Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pusta i próżna. I ciemność była wszędzie. I stała się światłość. Ciemność nazwał nocą, jasność dniem. Tak powstał dzień pierwszy. I rzekł: niech się stanie rozpostarcie. I rozdzielił wody pod utwierdzeniem, od wód nad utwierdzeniem i nazwał utwierdzenie niebem. To był dzień drugi. Trzeciego dnia rzekł: niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na pewne miejsca, a niech się ukażą miejsca suche. I stało się tak. Suche miejsca nazwał ziemią, a zebranie wód morzem. Morze, ziemia. Potem rzekł Bóg: niech zrodzi ziemia trawę i zioła, wydając nasienie i drzewa urodzają. I tak się stało. Czwartego dnia rzekł: niech będą światła na niebie, aby oświecały ziemię. I stworzył Bóg wielkie światło, aby rządziło dniem, i małe światło, aby rządziło nocą, a także gwiazdy. Piątego dnia rzekł: niech się napełnią wody zwierzętami, a ptaki niech latają pod niebem. I stworzył wielkie wieloryby i różne zwierzęta żyjące w wodzie i różne ptactwo. Szóstego dnia rzekł: niech wyda ziemia zwierzęta żyjące, bydło i płazy. I tak się stało. Uczyńmy człowieka. I stworzył człowieka na podobieństwo swoje, mężczyznę i niewiastę. Spojrzał na wszystko, co Bóg uczynił, a było bardzo dobre. Dokonawszy stworzenia świata, odpoczął Bóg dnia siódmego od wszelkiego dzieła swego. Pobłogosławił dniowi temu i poświęcił go.